Spróbujmy teraz wspólnie odpowiedzieć na to pytanie. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z biurem rachunkowym. Biura rachunkowe z reguły pracują na programach księgowych obsługiwanych na komputerze, co oznacza, że ten komputer w przypadku biura rachunkowego będzie stanowił raczej środek trwały czyli aktywa trwałe, środek trwały, rzeczowy, rzeczowe aktywa trwałe. W firmie produkującej komputery, zakładając, że tutaj mówimy o tych komputerach, które są potem sprzedawane, mamy do czynienia z komputerem jako z produktem, i w związku z tym taki komputer będzie wykazywany jako zapasy przeznaczone do sprzedaży czyli będą to aktywa obrotowe, produkt gotowy. W sklepie komputerowym jeżeli znów mówimy w sklepie komputerowym o tych komputerach, które są przeznaczone do sprzedaży to one będą stanowiły towar i będą wykazywane w aktywach obrotowych. Jako towary w ramach pozycji zapasy. Oczywiście, gdybyśmy mówili w tym sklepie komputerowym o komputerze, który obsługuje na przykład kasę, no to on stanowiłby środek trwały. Ale jeżeli w sklepie komputerowym mówimy o komputerze przeznaczonym do sprzedaży, czyli laptopach i innych komputerach, które stanowią przedmiot obrotu i działalności handlowej tej jednostki, to mówimy tu o pozycji zapasy towary. W internetowym sklepie komputerowym, znów można by się zastanawiać, jeżeli jest to internetowy sklep komputerowy, to zapewne chociaż jeden komputer w tym sklepie przeznaczony jest do obsługi tego sklepu, i taki komputer stanowiłby środek trwały. Ale jeżeli ten, w tym internetowym sklepie komputerowym handlujemy komputerami, to one będą stanowić zapasy, czyli towary w ramach aktywów obrotowych. Czyli widzicie, że w zależności od przeznaczenia, od roli danego elementu majątku w danej działalności, tak go klasyfikujemy w bilansie, więc nie e, skupiajcie się na nazewnictwie danych elementów majątku, a raczej na tym do jakich celów zostały przeznaczone i czy na przykład zostały przeznaczone na potrzeby jednostki, czy też na zasadzie inwestycji, bo o tym też wspominałam wam wcześniej. No to jeszcze jeden przykład. W jakich przedsiębiorstwach mąkę będziemy wykazywać jako następujące pozycje bilansu? Materiał, produkt gotowy czy towar? No spróbujcie samodzielnie. E, Pomyśleć, samodzielnie odpowiedzieć na to pytanie, a zaraz wspólnie prześledzimy rozwiązanie.